Witajcie kochani w kolejnym vlogu, daily vlogu, który dla Was nagrywam. Jest już dzisiaj sobota. Zanim Wam powiem, co będę dzisiaj robić, chciałabym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za pozytywny odbiór mojego pierwszego daily vloga. Naprawdę to bardzo wiele dla mnie znaczy, ale musicie pamiętać o tym, że jestem na wsi, więc tak naprawdę oprócz tego, gdzie jestem, czyli tutaj w domu rodzinnym i miejsc, które planuję Wam pokazać, to nic innego nie zobaczycie. Aczkolwiek dzisiaj postaram się dla Was nagrać trochę więcej, ponieważ jadę właśnie z moją koleżanką do Słupska. Jedziemy na takie małe zakupy i będziemy prawdopodobnie w lumpeksie na ulicy Mickiewicza, więc jeśli uda mi się nagrać Wam ten lumpeks, to na pewno zrobię, ponieważ chciałabym Wam pokazać po prostu, jak on wygląda. I jeszcze jedną ciekawostkę chciałabym Wam pokazać. Jadę też do Biedronki. W Biedronce są teraz te urządzenia do mycia twarzy. Już Wam pokazuję, jak one wyglądają. W ten sposób i to kosztuje 19,99, więc w Biedronce to można, z tego co wiem, to można jeszcze to dostać, natomiast są już tam do kupienia kosmetyki Celi. Bardzo polecam Wam tusze do rzęs Celi, te, które się nazywają chyba Woman, jakoś tak się nazywają. I chciałabym Wam jeszcze coś pokazać. Chciałabym Wam pokazać, że biorę ze sobą tego glamura, w którym są te kody zniżkowe, ale ciekawostką również jest to, że w Biedronce jest taka gazeta Nowe Smaki Życia, tak się nazywa. I w tej gazecie są kody zniżkowe na zakupy. Te kody wyglądają w ten sposób, na różne produkty. Generalnie gdybyście kupili to wszystko, to możecie zaoszczędzić ile? 102 zł, więc jeśli kogoś by to interesowało, ja na to szczerze mówiąc nigdy nie zwracałam uwagi, natomiast gdzieś tam w reklamie telewizyjnej to zobaczyłam i pomyślałam sobie, że zobaczę. Generalnie jeśli chodzi o kody, to może coś tam wykorzystam, jakiś CIF, może kupię proszek, zobaczymy, ale gazeta też jest nawet bardzo fajna do poczytania, więc zabieram glamura, zabieram też te kody zniżkowe do Biedronki, może coś tam wykorzystam, jak nie to na pewno przekażę je koleżance, czy tam komuś je oddam, no nieważne. One ważne są do 25 maja jakby co, więc i w ogóle jadę z moją koleżanką, z którą znamy się od zawsze. Jeśli będzie się chciała pokazać, to Wam na pewno ją pokażę, więc a jeśli nie, no to trzeba uszanować czyjąś wolę i chęć zachowania prywatności. Natomiast spotykam się jeszcze z kimś w Słupsku, ale to myślę, że na pewno zobaczycie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa! Kochani, ja już wróciłam z zakupów, niestety ani z drogi, ani z samych zakupów nic dla Was nie nagrałam. Natomiast jeśli chodzi o same zakupy, to powiem Wam, że dawno tak świetnego dnia nie spędziłam. Nie widziałyśmy się z moją koleżanką kilka dobrych miesięcy, więc wiecie jak to jest, dziewczyny muszą się nagadać. Razem z Kasią zrobiłyśmy rewelacyjne zakupy za naprawdę niewielkie pieniądze. Ja Wam oczywiście te zakupy pokażę, ale nie będę nagrywać osobnego filmiku, tylko po prostu Wam je pokażę we vlogu. Nie byłam second handzie, a miałam spotkać się również z Madzikiem, ale niestety nie spotkałam się z Madzikiem, natomiast z Magdą będę chyba się widziała w następnym tygodniu, ponieważ Magda obiecała, że mnie tutaj odwiedzi, więc Magda, trzymam Cię za słowo i jeszcze raz serdecznie zapraszam, bo ja jestem tutaj jeszcze przez ponad dobry tydzień, więc przyjeżdżaj. I kochani, słuchajcie, ja teraz uciekam do swoich prac, ale później chciałabym Wam jeszcze pokazać kosmetyki, które czekały tutaj na mnie, które kupiła mi moja mama. I są to kosmetyki jednej z polskich firm i są to nowości, trzy nowości, tak, bo czwartą sobie kupiłam sama w dniu dzisiejszym, więc na pewno Wam je później pokażę. Teraz uciekam i no i cóż, trochę się chłodno zrobiło, ale słuchajcie, mimo wszystko zmieniła się pogoda od samego rana, więc widzicie jak u mnie jest, jak w kalejdoskopie. Uciekam, pa! Drzwę, którą tutaj widzicie, to jest miejsce, gdzie będzie wyłożona kostka i tutaj będzie stał ten zestaw ogrodowy, który muszę jeszcze złożyć, a pokazywałam go Wam na Facebooku. Tutaj również zostały dzisiaj wycięte gałęzie spod tej choinki, więc po niedzieli muszę się nimi zająć i ładnie wokoło tego pnia wygrabić. Również z tej choinki zostały wycięte gałęzie, więc trochę pracy mnie czeka. Ta czarna plamka, którą tutaj widzicie, to jest pies, który jest taką psią przybłędą i on od chyba 2 czy 3 lat mieszkał u moich rodziców, ale on przychodzi kiedy chce. A tam widzicie łezkę, którą już widzieliście w moim wyzwaniu to bieganie. Łezka! Chodź się pokaż, chodź! O,
Łezka jest ze schroniska i jest najcudowniejszym psem, jakiego kiedykolwiek miałam. No i wiecie, tutaj jeszcze czeka mnie wycinanie tego żywopłotu, słuchajcie, bo widzicie, tutaj takie wystają badyle i chciałabym przyciąć to ładnie na przyjazd moich rodziców. Stąd też zależy mi bardzo na ładnej pogodzie, która zmienia się tutaj jak w kalejdoskopie. Mam nadzieję, że po niedzieli ta pogoda się poprawi, bo naprawdę z pracy mam bardzo wiele jeszcze takich, które chciałabym zrobić po prostu dla swoich rodziców, więc trzymajcie kciuki, żeby ta pogoda jednak troszeczkę się u mnie tutaj na Pomorzu wyklarowała. Teraz, kochani, uciekam, a później Wam pokażę jeszcze te kosmetyki, o których mówiłam w tych nowościach, które dostałam od mamy. Papa. Kochani, ja jestem na bardzo krótkim spacerku, ponieważ wyszłam i była jeszcze ładna pogoda, natomiast oczywiście zaczął padać deszcz, więc po prostu już wracam, bo to jest bez sensu chodzić w deszczu, ale w miarę jest ciepło, na szczęście. Mam tak niesamowicie leniwą niedzielę, kompletnie nie mam pomysłu na nią. Na pewno spędzę ją przed telewizorem, ale tak czy inaczej chciałam wyjść i po prostu się trochę dotlenić, bo ile można siedzieć w domu. A od jutra czeka mnie dosyć sporo pracy, więc pomyślałam sobie, że trzeba się jakoś zrelaksować, więc stąd ten spacer. No ale tak jak powiedziałam, niestety pada deszcz i muszę wracać do domu, więc uciekam, bo naprawdę już się mocno rozpadało. Kochani, zgodnie z obietnicą chciałabym Wam teraz pokazać kosmetyki, które dostałam od mojej mamy, które na mnie czekały tutaj po przyjeździe. Są to 3 z 4 nowości firmy Ziaja. I teraz w sklepach Ziaja są one sprzedawane z jednym produktem, który jest gratisem. Ziaja wypuściła nowe mleczka do demakijażu, są to mleczka micelarne. Pierwszym z nich jest nawilżające do suchej skóry i mocnego make-upu. A jako gratis jest krem pod oczy i na powieki przeciw zmarszczkom pietruszkowy. Mleczko ma 200 ml. Krem pod oczy ma 15 ml i ten zestaw kosztuje 9,70. Drugim mleczkiem micelarnym jest uniwersalne twarz, oczy i usta, a jako gratis jest biożel pod oczy i na powieki kojący ze świetlikiem, który wygląda w ten sposób. A trzecie mleczko micelarne to łagodząco wyciszające do skóry nadwrażliwej i zmęczone oczy, a jako gratis jest biożel pod oczy i na powieki zmniejszające obrzęki szałwiowe. Jeśli chodzi o te mleczka micelarne, ja ich używam dopiero 2 razy. Mam gdzieś tam swoich faworytów, natomiast na razie nie chciałabym mówić nic więcej na temat tych mleczek. Kremów na razie nie będę używać, nigdy w ogóle nie używałam tych kremów z Ziai, ponieważ mam teraz jeszcze ten krem z Oriflame, który Wam pokazywałam, już tam nie zostało go zbyt dużo, więc chcę go zużyć do końca. Zostało mi kawałek jeszcze kremu, troszeczkę kremu z Daxa, który używam również od czasu do czasu, i końcówka tego małego kremu z Clinique, więc dopiero kremy będę używać, jak tam to wszystko skończę. Kochani, przed chwilą jeszcze świeciło mocne słońce, byłam tak niesamowicie prześwietlona, a ponad 2 godziny temu byłam na spacerze, gdzie po prostu lało. Tak jak mówiłam wcześniej, pogoda u mnie zmienia się jak w kalejdoskopie, więc trzymajcie kciuki, żeby ta pogoda od poniedziałku się polepszyła, ponieważ ja jutro jadę do Słupska, kupuję kostkę do wyłożenia i to będzie zależało tylko i wyłącznie od pogody, czy ona zostanie ułożona na przyjazd moich rodziców, a zostało niewiele ponad tydzień do ich przyjazdu, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało, żeby w ogóle pogoda była, bo ułożenie się na pewno uda tej kostki. Natomiast również spotykam się jutro z Madzikiem, z którym miałam się spotkać w sobotę. Niestety zapomniałam rzeczy, którą miałam dla niej wziąć i po prostu zadzwoniłam i przeprosiłam ją, żeby nie czekała na mnie. Więc jutro na pewno na 100% się widzimy i na pewno coś dla Was nagramy. Witajcie kochani, jest poniedziałek, godzina 8:30, ja już dojeżdżam do Słupska, jadę kupić kostkę brukową. Pada deszcz oczywiście, bo deszcz jest jakby nieodzownym elementem w ostatnich dniach tutaj na wybrzeżu, ale na szczęście od jutrzejszego dnia ma się pogoda polepszyć. Po tym jak kupię tą kostkę, jadę na chwilę spotkać się z Madzikiem, więc na pewno Wam również to nagram. Za moment spotkam się z Madzikiem, który właśnie już do mnie idzie i Wam pokażę. Magda już idzie. Oczywiście co?
Oczywiście pada deszcz i to już naprawdę bardzo mocno pada deszcz. Ja spotkałam się wreszcie z Magdą, bo niestety w sobotę nie mogłam, ale tak jak Magdzie powiedziałam wcześniej, jak będzie miała tyle lat co ja, to będzie miała sklerozę i wtedy... Ale wiecie co, Ola zawsze jak przyjeżdża na Słupska zawsze pada. Ja nie wiem, ona chyba tam od siebie bierze zawsze ten deszcz. Ale już ma naprawdę się ta pogoda wyklarować, więc mamy nadzieję, że będzie już... Nie bójcie się, na wakacje jak przyjedziecie na pewno będzie słońce. Tak, jak przyjedziecie do nas będzie na pewno... Pada, tak będzie na pewno pogoda. Magda czuje się oczywiście cały czas zaproszona do mnie, bo wszyscy czekają na twój przyjazd do mnie, więc wykorzystaj to, że jeszcze jestem przez... Wykorzystaj to, że cię zapraszam, nie? Nie. Może nie aż tak, ale generalnie, żebyś przyjechał. Nie, obiecałam, że przyjadę, także jak ten... Przyjadę może w tym roku, może w przyszłym, ale przyjadę. Na pewno chcielibyście zobaczyć Magdę u mnie, więc, więc Magda... Może jakiś tak by się przydał, nie? Tak, więc zapraszamy... No tak. Tak. Więc zapraszamy Was do naszego wspólnego filmiku, który Magda... Który nagramy z Magdą, jak tylko Magda do mnie przyjdzie. Jak tylko przestanie padać deszcz. Tak, kochani, uciekamy, bo pada naprawdę. Uciekamy, bo pada. Pa.